sobotę 5 października w Auli Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Przed sympatykami tej partii zaprezentowali się kandydaci do Sejmu z okręgu wyborczego nr 27. Nie zabrakło również reprezentantów powiatu cieszyńskiego. Udział w konwencji wziął Ryszard Macura, Janusz Dziedzic, Renata Michnik oraz Tadeusz Kopeć, kandydat do Senatu z okręgu nr 79. Właśnie w przyszłym tygodniu oddajemy głos z okręgu nr 27. Najważniejszym punktem konwencji było wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, entuzjastycznie przyjętego przez obecnych w Auli Ateha gości. W swoim wystąpieniu odniósł się do programu wyborczego PiS, zachęcał do wzięcia udziału w wyborach i namawiania innych. Sporo uwagi prezes poświęcił opozycji, akcentował różnice, wskazując, iż konkurenci PiS zagrażają demokracji, a tak naprawdę to jedna partia w trzech odmianach. Kto pamięta? To nie potrzebuje przypomnienia, ale pewnie pewna część z Państwa nie pamięta tych wszystkich klipów pokazywanych w telewizji, jak to dobrze opłacani lekarze będą nas w świetnie wyposażonych szpitalach leczyć, jak dobrze opłacani nauczyciele będą doskonale uczyć dzieci, młodzież i tak dalej, i tak dalej. Otóż wszystko to była bajka. To wszystko było opowiadane z pełną świadomością, że niczego takiego nie zrobią. Oni to wiedzieli. Tyle wiedzieli. I dlatego można powiedzieć, że tak naprawdę program jest tylko po jednej stronie. Z drugiej strony jest antyprogram, czyli antypis. Odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Odsunąć Zjednoczoną Prawicę od władzy. To jest jedyny program naszych przeciwników. Nie damy się! Pomijmy nadzieję. Polska musi pozostać wyspą wolności, podkreślał prezes. Swoje wystąpienie miał również minister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Wybory parlamentarne już w najbliższą niedzielę, 13 października. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz. To tam, temu nawet w czasie historycznym to już...